Elon, jak wiecie, sporo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj porozmawiamy o kawie, ale nie o takiej kawie do picia czy dobrej kawie. Ale po prostu o platformie, która daje nam pewne możliwości. Nagrałem film, jak rozkminiam tą platformę, testuję różne opcje, patrzę na różne funkcje. Myślę, że może to być dla Was interesujące, bo zobaczycie. Pokrótce, jak sprawdzić jakąś platformę, jeżeli robicie research. Zapraszam, intro i lecimy. Porozmawiamy trochę o KawaSwap i o możliwościach jakie nam daje ta platforma, bo nie dość, że będzie to KawaSwap, czyli platforma do swapowania, zamieniania coinów z jednych na inne. To tutaj jeszcze pojawia się wiele innych, fajnych, dodatkowych możliwości. Jeśli chodzi o IBC, jest to nic innego jak Inter Blockchain Communication Protocol i on właśnie współgra z ekosystemem kosmosa, czyli to, co Wam już nieraz pokazywałem, platformę Osmosis. Dodatkowo udostępnią nam możliwości zarabiania dzięki platformom. Tu mamy informację, what is in the box. No i tu jest upgrade tej kawy, jest IBC integration, earning with ABC assets, czyli będziemy mogli zarabiać jeszcze dodatkowo na tej platformie, wykorzystując inne asety, czyli Atoma, Osmo, Zobaczymy co tak naprawdę oni nam tam udostępnią. Będzie Kawa Launchpad, to zapowiada się dość ciekawie. ETH Bridge Core Infrastructure, Various Developer Tools. Tak to właśnie tutaj wygląda. Tutaj jest IBC Integration, jest wytłumaczone co to tak naprawdę jest. Mamy Earning with IBC Assets, no i tu będą takie tokeny jak ATOM, LUMA, UST, Osmo and many more. Także tak jak wspomniałem będą tokeny z Osmosisa i będzie można dzięki nim zarabiać. Będą tutaj pożyczki, można, można będzie mintować sobie USDX, czyli będzie jakiś stablecoin. Będziemy mogli pożyczać jak i udostępniać płynność do tej platformy pożyczkowej Kavalent. Będziemy mogli supply IBC assets in Kava swap liquidity pools, czyli będziemy mogli dostarczać płynność do tego swapa. no i będziemy mogli wymieniać te tokeny pomiędzy różnymi blockchainami Kava chain with Kava swap. Widzicie, ta Kava ekosystem będzie to coś podobnego jak Osmo Ecosystem więc naprawdę będzie się tutaj działo. Ja akurat tym ekosystemem też się chętnie zainteresuję, tak samo jak zainteresowałem się ekosystemem Osmo i tam dość fajnie dało mi to zarobić. Tutaj mamy jeszcze bardzo wczesny poziom tego całego ekosystemu, ponieważ oni dopiero uruchomili MindNet Ethereum Bridge Core Infrastructure. Tutaj będzie można przenosić sobie tokeny rc20 na kawę jednak to też będzie na to trzeba trochę dłużej poczekać developer tools czyli też są jakieś tutaj dodatkowe funkcje no i tutaj mamy podsumowanie także przejdźmy już na platformę kawa platforma kawa io wygląda w ten sposób mamy tutaj różne funkcje mamy mintowanie tokenów mamy lend czyli mamy pożyczki mamy swap Możemy sobie słopować tokeny. Jak widać na razie tu za bardzo nic się tak nie dzieje. Tu będzie można dodać liquidity, będzie można słopować tokeny. Zróbmy na przykład BUSD do USDX. Jeden BUSD. Tak to wygląda. Ja oczywiście tu nie mam jeszcze żadnych środków. Będziemy od razu dodawać na tym filmie. Mamy tutaj balans, czyli 0. Ja będę chciał tutaj dodać atomy. Aby dodać tutaj atoma, należy kliknąć load, ponieważ my atoma zazwyczaj mamy na sieci Atom lub na sieci Osmosis. A tutaj będzie nam potrzebne dodanie atoma na adres kawa, czyli na sieć kawa. Ja dodam tutaj 5 sztuk atoma. Klikam load. Pojawi nam się potwierdzenie z lewej strony z portfela Kepler. Klikamy Low, żeby nie płacić za dużo. Zapłacimy 29 centów w Atomie. Klikamy Approve i czekamy, aż nasze tokeny zostaną dodane tutaj na platformę Kava.io. Przejdźmy jeszcze raz do platformy. I mamy coś takiego jak Atom Search. I tu można trochę więcej na ten temat przeczytać, czym będzie ten atom Search. Jak widać, atomy pojawiły się nawet tutaj, w tej zakładce. Możemy zarabiać, jeśli udostępnimy atoma 48% rocznie. I to będziemy dostawać w tokenie kawa i w tokenie ten na H, zaraz Wam powiem, jak się on tutaj nazywa. On jest tutaj w tokenie Hard. Będziemy otrzymywać no, i tu już mamy atoma dostępnego, dostępnego na naszym saldzie. Tak samo jak dodaliśmy go tutaj za pomocą load, to możemy zrobić unload i wypłacić sobie te atomy na nasz adres. Tu wystarczy wkleić poprawny adres, na który chcemy sobie wyjąć te atomy. Jedynie jest tu informacja, że nie powinno to być konto z giełdy. Przejdźmy jeszcze raz tutaj do tego search i poczytajmy, o co tutaj chodzi. Atom będzie pierwszym listowanym tokenem w kawie Land, żeby można było go po prostu wypożyczać i zarabiać dzięki temu. No i tu też mamy informację. Im wcześniej zainteresujesz się tym systemem, tym więcej jesteś w stanie sobie tutaj zarobić. Ja mogę kliknąć tutaj Supply. I wypożyczyć moje atomy do pracy. Mogę też kliknąć tutaj w land, i pojawi nam się też strona z landingiem, i też jest supply oraz wypłać. To samo co na tamtej stronie. Tu nam informacja mówi, że będziemy zarabiać 0,02% atoma i 49% w tych dwóch innych tokenach. Ja tutaj dam supply 5 tokenów. Zobaczymy, czy, czy będziemy mogli to wypożyczyć. I czy starczy nam na FI, bo ja kawy na portfelu, jak widzicie, tutaj mam tylko jakieś drobne centy, damy supply. Opłaty są w kawie, ale są bardzo niskie. Zobaczcie, 0,001 kawa. Damy też low, czyli 0 kawy. Zobaczymy, czy nam to zatwierdzi. Kliknijmy, poczekajmy chwilę i zobaczmy, czy nasze tokeny Atom zostaną wypożyczone do lendingu na kawa IO. To oczywiście znowu chwilę potrwa. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, jak z wszystkimi rzeczami związanymi z kryptowalutami. Ja mogę jeszcze tutaj przejść na poprzednią zakładkę, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Tu jest don't have any atom, jest po prostu informacja, że można sobie kupić dodatkowo te tokeny. Wygląda to fajnie. Podoba mi się ta platforma, więc będę tutaj z niej korzystał. Fajne jest to, że wypożyczasz atoma i zarabiasz tak naprawdę dodatkowe tokeny. Ja nie muszę wtedy Zamieniać sobie tego atoma na żadne inne stablecoiny. Nie ryzykuję nietrwałej straty, tylko posiadam cały czas atomy i te atomy sobie gdzieś tam pracują. Mamy don i sprawdźmy teraz, co tutaj się zadziało. Odświeżymy, połączymy ponownie portfel. Chcę zobaczyć, gdzie mi się będą pojawiać rewardsy Tutaj, zobaczcie, mam rewards na samym dole. I już tutaj nalicza, naliczyło 0001 kawy i naliczyło mi 0,43 SVP oraz 0,69 ,69 harda. Odświeżmy jeszcze raz, zobaczmy co tutaj się wydarzy. 4369 no coś tutaj nalicza. Jak, jak kliknę climb to mamy coś takiego że możemy wybrać sobie staking reward wasting, czyli rozłożą to na 12 miesięcy, albo na jeden miesiąc. Jest tu parę takich opcji. Tu mamy trochę więcej rozłożonych, a tutaj mamy trochę mniej. Także są dwie opcje, jeśli chodzi o wypłacenie tych tokenów. I teraz, jak ja chcę wyciągnąć swoje atomy, to klikam withdraw. Klikam max, i bez problemu mogę te atomy z powrotem wyjąć. Zobaczymy, czy one zostaną wyciągnięte z tego landingu. Ja prawdopodobnie tutaj dorzucę trochę więcej atomów, niech one sobie na spokojnie pracują. Kręci, kręci, parę sekund to trwa, no ale trzeba to wszystko posprawdzać, zanim będziemy tutaj wpłacać lub. Używać większych środków do tego, by zarabiać. To nie jest tak łatwo, żeby sobie wrzucić w ślepo, siano gdzieś i nie sprawdzić tego wcześniej. Ja zawsze, zanim cokolwiek robię, to sprawdzam to dwa, trzy razy, czy wszystko działa. Jeśli coś nie działa, to wtedy support pisze i dowiaduje się lub daje informację, że po prostu coś nie działa. Jak widać, tu jeszcze kręci, ja tu po prostu sobie jeszcze platformę przeklikam. Ciekawe co to jest ten mint. Tego jeszcze nie rozumiem. Supply borrow, można tutaj supply borrow kawa. Aha, czyli ja mogę kawę też wypożyczyć, ale tutaj te procenty nie są jakoś duże. Supply max, safe max kawa USD. No dobra, tutaj jeszcze tego do końca nie rozumiem, ale pewnie rozkminimy i będziemy też nagrywać o tym filmy. Tutaj jest LEND, Moje atomy supplied już nie są, czyli przechodzimy z powrotem. Zamykamy to, odświeżamy i patrzymy, czy mamy już dostępne atomy na saldzie. Balans atomów tutaj. Nie, ma, a nie są. Są już atomy. Tutaj są już moje atomy z powrotem. Czyli tam były wypożyczone, a tutaj są zwrócone. No i jeszcze raz przechodzimy do Land. Wybieramy Supply. Klikamy MAX i znowu możemy wypożyczyć 5 atomów. Ja tych atomów chcę trochę więcej wypożyczyć, czyli dajemy Balance. Przelejemy sobie jeszcze atomy, damy load. Ja mam jak widać 63 atomy, tam mam 5, czyli jeszcze 45 atomów wrzucimy tutaj. Zapłacimy znowu 29 centów. Damy confirm, niech to się tutaj kręci i wypożyczymy 50 atomów. Zobaczymy jak to zarabia. Mamy processing ABC transfer. Please wait cross-chain transaction can take longer than others. Czyli jak widzicie, tak jak mówię, trzeba zawsze uzbroić się w cierpliwość. Mamy don, klikamy OK, mamy 50 atomów, lecimy do landingu, klikamy land, wbijamy tutaj supply, wybieramy max 50 atomów, klikamy supply, dajemy kawa low fee, approve. No i teraz nasze atomy zostają prowadzone w pool lendingowy i będą sobie zarabiać. Co my tu jeszcze mamy? Mamy BNB, można supply zrobić i można borrow. Jak tutaj balans? Jak dodać tutaj BNB? Dajemy load. A, czyli widzicie, możemy połączyć trust wallet i ledger i z tego po prostu bezpośrednio wpłacić sobie tutaj BNB, nie wiem, może później to trochę potestuję. BUSD to samo, Load. Łączy mi się ta aplikacja. Pisze: Account Not Found. Jeszcze raz. No nie działa to połączenie. Będziemy to na pewno testować w późniejszym czasie. Ja tu to odłączę. Mamy Lunę. Luna jeszcze nie ma możliwości Load, ale jest możliwość wysłania Luny na ten adres. Czyli tak samo możemy wysłać sobie BUSD po sieci jakiejś tam. Mamy send and receive, czyli jak damy receive, no to mamy tutaj adres kawy. Także to trzeba tutaj rozkminić w jaki sposób będziemy działać. Jeszcze raz zobaczymy lunę, receive i też mamy adres kawy. No trzeba się tego nauczyć. Tu na samym dole widzę osmo też mamy receive, osmo, i też będzie to wszystko na adresie kawy, czyli będzie trzeba to przenosić na tym blockchainie. Zobaczcie, Atom normalnie dzięki temu narzędziu load jest możliwość wpłacenia go na ten blockchain. Jak damy unload, no to wypłaci nam na nasz kosmos adres. Dobra, wróćmy już teraz tutaj do tego. Kawa Lend mamy transakcję wykonaną. Mamy już teraz 50 atomów tutaj udostępnionych. Jest to 1400 dolarów na 50 roczny IPY w tych tokenach dwóch różnych. No i tu będzie to naliczać i te klejmowanie to też jeszcze muszę rozkminić. Mamy możliwość tak jak mówiłem wcześniej rozłożenia tego na 12 miesięcy. A także na miesiąc. Tylko, że tu, no zobaczcie, wtedy mamy tego tokena HARD 500%, mamy 0,55 go dostać przez 12 miesięcy, a tutaj dostaniemy tylko 0,13. Kawy 0,009, a tutaj 0,002. No i tego SWP 0,39. Przez 12 miesięcy, czyli aż 1000% tutaj, a tutaj 0046, czyli warto by tutaj pomyśleć, czy nie rozłożyć tego sobie na 12 miesięcy. Na rynku kryptowalut i tak działamy długoterminowo, i te tokeny, które tutaj będziemy dostawać, no to można potraktować, że będą na następną hostę lub którąś tam kolejną. No i jak widać, Coś tutaj zaczęło się kręcić. Nalicza jak szalone. No dobra, to platformę rozkminiliśmy. Na pewno będzie jeszcze kolejne wideo na ten temat. Ja tutaj dorzucę może kawy trochę. Chociaż tutaj zobaczcie, mamy supply 3.19%. To ja więcej zarabiam na stakingu tutaj 33%, jeżeli chodzi o staking kawy. Najbardziej opłacalnym tokenem do lendingu. W tym momencie jest tu właśnie token Atom. Jeszcze można dać supply ten USDX, jednak ja nie wiem, jak tego USDX zdobyć. Trzeba byłoby tu po prostu zesłapować na tego USDX sobie jakiś inny token. A słapować możemy BNB, BUSD, Hard, kawę. Kawę można zesłapować na tego USDX. -a. Ja mam 0. 22 kawy, no to zróbmy, że 0,1 kawy, czyli 32 centy. 0,1, 32 centy mogę zesłapować. Dajmy słop, kosztuje to nas 0 kawy. Zesłapujmy 32 centy na tego tokena stablecoina na kawie i zobaczmy jak to działa. Czyli jeśli chcecie zarabiać tutaj w stablecoinach 35%, to można wpłacić kawę z jakiejś innej giełdy. Najpierw tam kupić kawę na tamtej giełdzie, wpłacić sobie na Keplera, Kepler ma adres kawy tutaj, wpłacić i można już później bawić się tutaj na tej platformie kawa.io. Coś długo to tu kręci, odświeżmy tą stronę, zobaczmy czy nam się to po prostu wymieniło. Dajemy znowu balans i patrzymy czy mamy jakieś tokeny USDX. No nie mamy jeszcze tych tokenów. Może coś tu poszło nie tak. Swap, kawa i USDX. No mam. Już teraz się pojawiły te tokeny USDX. Balans. No mam 33 centy w USDX. No Idziemy do lending i spróbujemy to tutaj. Dać supply 0,14 w supplyu, jeżeli chodzi o ten stablecoin, ale 35% tutaj jest reward. Czyli nie ryzykujecie zmiany ceny, jeśli jest to ten stablecoin. Jeżeli jest to jakiś inny token, a chcielibyście tutaj sobie pozarabiać, no to wtedy jesteście narażeni oczywiście na zmiany kursowe. Damy maks, udostępnimy te 30 parę centów, damy 0. Chodzi to bardzo fajnie. Fi jest praktycznie zerowe, tak samo jak na osmosis. No dobra, to kończę ten wywiad, kończę ten przegląd platformy. Zapowiada się ciekawie, ja na pewno będę z tego korzystał i wam dawał informacje, o co tu w tym chodzi i jak to Działa. Pamiętajcie, dajcie suba, łapkę w górę, dzwoneczek i lecimy z kolejnymi materiałami. Trzymajcie się, cześć.